Basiu, jaka jest Twoja opinia, jeżeli chodzi o to, co ma dziać się na wschodniej granicy i o bezpieczeństwo i o wzmocnienie tego bezpieczeństwa i szczelności tej polskiej granicy? Wiesz co, to jest bardzo trudna sytuacja. Ja niestety, jak i większość chyba osób, które się w ogóle interesują tym, co tam się dzieje, myślę, że mnóstwo osób jest zawiedzionych tym, że te pushbacki, wywózki nadal trwają, dlatego że zabezpieczenie granicy nie ma nic wspólnego z przemocą i nie powinno mieć nic wspólnego z przemocą. I ja naprawdę nie rozumiem wciąż, dlaczego tak okrutne sytuacje tam się dzieją. Dlaczego rządzący niestety, ale pozwalają na to wciąż, aby tam tak okrutne rzeczy się działy. Bo ja rozumiem, że wszystko jest za sprawą Białorusi i wykorzystywania tych uchodźców, Białorusi, Rosji, którzy wysyłają tych uchodźców. Tylko że ci ludzie są ofiary. Ci ludzie są ofiarami tej całej sytuacji i nie rozumiem, dlaczego na naszej polskiej granicy oni są tak samo okrutnie traktowani jak po stronie białoruskiej. Ja rozumiem, że nie chodzi o to, żeby ich wszystkich wpuszczać, tylko chodzi o to, żeby ich nie traktować tak okrutnie, żeby nie znęcać się, nie wyżywać, nie przerzucać malutkich dzieci i kobiet również, i też młodych mężczyzn. Nie wiem, dlaczego tak się wciąż dzieje. Myślę, że w ogóle my, zwykli ludzie, zwykli Polacy, nierządzący, mnóstwa rzeczy nie wiemy. Natomiast nawet jeżeli nie wiemy i nawet jeżeli chodzi o to utrzymanie bezpieczeństwa granicy, to tak czy siak uważam wciąż, że nie powinno się tego łączyć z przemocą po naszej polskiej stronie. Basiu, a czy ty może słyszałaś o jakichś konkretnych sytuacjach, które wydarzyły się właśnie na tej granicy polsko-wschodniej? Tak, są uchodźcy, którzy zostali przez Białoruś wykorzystani, wysłani na te granice rzekomo, że im jakby niby Białoruś pomaga i że w Polsce zostaną przepuszczeni dalej, bo ci ludzie to są ludzie, którzy uciekają od wojen w swoich krajach, od bardzo złej sytuacji, chcą po prostu uciec do lepszego świata. Są oszukiwani w tej Białorusi. Białoruś wykorzystuje tych ludzi. I to są ludzie, którzy są często okradani, bici, kobiety gwałcone, szczuci psami, naprawdę w ogromnie trudnej sytuacji. I znajdują się nagle na tej naszej granicy, gdzie nasza Straż Graniczna, jak już wiemy, na przykład chociażby z raportu Grupy Granica, może się Państwo z tym zapoznają, ostatnio też wyszedł film dokumentalny na ten temat, zachowuje się różnie. Oczywiście są tacy, którzy im pomagają, ale są też tacy, którzy jakoś nie wiem, czy swoje emocje muszą ulać i po prostu w taki okrutny sposób się zachowują. Ostatnio był atak uchodźcy, który zaatakował nożem strażnika granicznego. Oczywiście takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. I ogromnie współczuję i w ogóle oczywiście potępiam tę sytuację. Natomiast z drugiej strony też wiemy, że Straż Graniczna tych uchodźców traktuje okrutnie, bezwzględnie. I tak naprawdę to rządzący odpowiadają w tym momencie za to, że takie rzeczy tam się muszą dziać i że pozwalają na to. I straszne jest to, że my Polacy musimy patrzeć na to i musimy się dowiadywać o tych wszystkich okrutnych sytuacjach, które odbywają się na naszych polskich granicach. Sytuacja z dwóch stron jest bardzo trudna. I myślę, że nie tylko ja, ale mnóstwo innych osób, szczególnie tych aktywistów, którzy tam są na co dzień, którzy pomagają i próbują cokolwiek zrobić, myślę, że te wszystkie osoby są bardzo zawiedzione i rozczarowane tym, że wciąż takie trudne sytuacje tam się dzieją.